Dzień dobry Państwu, kolejny vlog, że tak powiem, z ręki nagrywany. Trochę informacji, trochę informacji o tym, e, jakie rzeczy Was czekają, e, jak to będzie teraz wyglądało, jeśli chodzi o kanał e, w przeciągu najbliższych paru tygodni. Otóż dzisiaj, kiedy to nagrywamy, i kiedy wy to widzicie, mamy wtorek, bo ja to zaraz wrzucę po tym jak nagram. E, swoją drogą, jakby ktoś był ciekawy, właśnie ja jeszcze jestem dalej nad morzem, jutro wracam w, z nocy ze środę na czwartek. I w sumie jestem tak usytuowany, że ten domek mamy tak, że zaraz tutaj za słoną, nie wiem czy być widać, ale tam jest las i za lasem są wydmy, plaża i morze, a z drugiej strony, z drugiej strony mamy od razu jakby parę domków i wyjście na ulicę, zaraz właśnie też jadę do, do miasta, do Brzeżyna, żeby nie było mnie, mieszkam w Brzeżynie, ale gdzieś tam w okolicach teraz, no i... No i właśnie tak wakacje spędzałem, wczoraj wyjechała, nie jak wczoraj, Dzisiaj jest wtorek, dzisiaj rano pojechała moja dziewczyna do siebie, do domu, swoją drogą pojechała dlatego, do że dostała pracę, więcej wam powiem jak się, już będziemy pewni tego, że, że tą pracę otrzyma na stałe, bo teraz będzie sprawdzana, mogę tylko powiedzieć, że dotyczy planu filmowego, więc, więc jest ciekawie i fajnie. No, i tyle. To jest, to jest tak w ogóle informacji, co się, co się dzieje tutaj. Ostatnio. A, no jeszcze jestem na antybiotyku. Tam związane z zębami pewne rzeczy mam. I no, mam nadzieję, że to się skończy. Bo ja w poniedziałek mam samolot do Anglii. No, i właśnie w związku z tym, że w poniedziałek jest samolot do Anglii, a ja wracam w czwartek rano, będę w Gliwicach. Od czwartku do niedzieli będę nagrywał dla Was oczywiście The Last of Us. Nagramy sobie też odcinek z trailerów IPS-a i FIFY, bo już jest informacja, że w czwartek po południu, chyba 16 albo 17, nie pamiętam, będzie pokazany trailer FIFY. Więc ja w tym odcinku obejrzę ten trailer na żywo, żeby czat też było widać, co ludzie piszą. I zaraz po tym sobie też omówimy w tym samym odcinku w czwartek trailer PS-a, żebyśmy mieli jakieś porównanie. Jakie informacje to też Wam wszystko przekażę, bo się pojawiły, pojawiło parę. Parę ciekawych spekulacji. No i wracam już do gry w 10 na 10 o czwartku, bo ja tam w Anglii też będę miał dostęp do Kosali przynajmniej z tego co mi wiadomo. Um, i, um, no i tam oczywiście do Ligi NBA jeszcze będę się pojawiał, jeśli chodzi o sesję live. To, to może się tam u Filipa zjawi raz. Na pewno z Filipem będziemy brali udział w turnieju 2 na 2 o którym wam pisałem niedawno, więc, więc myślę, że może się coś się z tego pojawić. Ale to jest takie: Musimy grać w każdym razie z dwóch osobnych konsol, więc niekoniecznie, niekoniecznie musi być z tego jakiś odcinek. Zobaczymy. Nie wiem, to, to mój brat wiecie, on tam ostatnio jakieś komentarze, jakieś coś tam komentuje, więc może będzie chciał sobie w ramach. Nie wiem, nie wiem, to, 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 to raczej u niego będzie prędzej niż u mnie. Także, także jakąś sesję live myślę, że jedną zrobimy, aczkolwiek podejrzewam, że raczej z NBA. Myślę, że, że to będzie całkiem fajne i wtedy to by było na Twitchu, ale to wam wszystko napiszę i z takich rzeczy to wydaje mi się, że jest wszystko, z racji, że ja wyjeżdżam do Anglii. No to tych odcinków nagram trochę do przodu, ale ich nie wiadomo nie będzie ile. I to będzie na takiej zasadzie, jak teraz byłem nad Morzem. Tylko, że ja faktycznie będę przez jakieś trzy tygodnie, chyba że mi nie będzie bardzo tam szło, bo ja tam idę zarabiać. W sensie, idę grać na ulicy. Konkretnie w Oksfordzie, więc jakby ktoś. Ktoś akurat przypadkiem przejeżdżał przez Oxford, bo paru widzów wiem, że mam w Anglii, to, to jest bardzo duża szansa, że w pogodny dzień trafi na mnie na głównej, tam jest taka główna ulica, nie pamiętam jak ona się nazywa, ale na niej jest tam e, e, McDonald's w Oxfordzie, w, w centrum i to jest taka ulica, gdzie po prostu pełno ludzi jest zawsze, nie wiem jak w tym roku, ponoć jest mniej, no bo wiadomo czemu, ale, ale, ale właśnie tam będę rozstawiony, tam gdzie dużo osób gra swoją drogą. E, więc mam takie jedno miejsce upatrzone naprzeciwko chyba księgarni to było. No. I to jest chyba wszystko. Jeszcze jeden odcinek pojawi się na pewno w weekend, który będzie totalnie tematyką zupełnie inny niż gaming, to wam od razu mówię. To będzie w ramach takiego trochę vlogu, trochę, trochę śmieszkowania, trochę tam sobie pomemujemy, pom 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 że tak powiem, to jest coś w stylu tych przeróbek z Nexiumem, wiecie, coś na tej zasadzie, bo, bo ostatnio wydarzyła się pewna sytuacja, która mnie w sumie bezpośrednio nie dotknęła, ale ale, 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 że tak powiem, uderzyła w moją dziewczynę dosyć mocno i znaczy, czy mocno uderzyła, taki był cel, żeby mocno ją uderzyć, czy, czy mocno uderzyła to myślę, że nie, że się nie udało na szczęście. I, e, i, i chcę, wam, chcę wam przedstawić tą sytuację pokrótce i, i ja coś tam opowiem wam o tym, bo, bo myślę, że, że warto taki temat poruszyć. No i w sumie w sumie chyba tyle. Jeśli chodzi o PSA, wbijajcie na Facebooki Lagę Żyjęcia, tam, e, tam cały czas jakieś nowe informacje to każdy z nas wrzuca, już mamy 380 osób, więc ta grupa ma mało, ale się rozrasta, e, kto wie, może do końca roku się 1000 osób uda wbić, kto wie, zobaczymy. Też może się rozosnąć przez to, że, że ja teraz zamierzam troszkę FIFA poszaleć, więc może też parę ludzi z FIFA dojdzie, wiecie. Ja naprawdę nie mam problemu I czy ktoś jest fanem FIFA czy PS, to tak samo jak fan Barcelony czy Realu, obaj, grają, obaj oglądają piłkę nożną, nie wiecie. Eee, swoją drogą Real teraz mistrza zdobył, nie? Ta co Barcelona z tą Osasuną, to jest po prostu memy. Memem się ostatnio stało, kto nie wie, niech sobie wyniki poogląda. Tak samo Arsenal, czy wyście widzieli co Arsenal? Ostatnio to z Liverpoolem, to 1-0, to, to pomijam, bo tam po prostu wykorzystali to co mieli, ale Liverpool o, nie bryluje ostatnią formą, ale to, że City wygrali 2-0, to ja mam takie, co jest grane w ogóle, nie? Także, także Arsenal zaczyna się odradzać pomału, tak to wygląda przynajmniej. United zaczyna się odradzać. No, przyszły sezon wygląda ciekawie, a teraz jeszcze i tak mamy walkę przecież o pucharówki, bo City nie wiedzieć czemu będzie jednak widzę mistrzów. Więc jest Chelsea, Leicester i Manchester United. Tak naprawdę oni głównie walczą, nie? O, o, o fazę pucharową. Z przebiegu sezonu uważam, że Leicester i Chelsea, Chelsea zasługują. Sorry fani Manchesteru, ale Manchester obudził się przez ostatnie tygodnie. Wcześniej grali piach więc, e, no, z, znaczy, oba, myślę, że Manchester to ugra ze względu na to, jak grają teraz, ale uważam, że bardziej zasłużyło na to Leicester na przykład, albo Chelsea, jak odpadnie na rzecz, na przykład Manchesteru, to moim zdaniem to będzie mocny niefart Stefan, że tak powiem. Tym bardziej, że Chelsea teraz gra z Liverpoolem, nie? E, więc mogą mieć ciężko. No, to tak się tak, dzieje o piłkę nożną. Tak, wiecie, bo ja dużo myśli mam i później mówię, a, nagram wroga i później zapominam, co ja wam chciałem powiedzieć. Chyba, chyba to jest wszystko, oczywiście. Ja, jak mi się coś przypomni, to, 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 to wam nagram kolejnego wroga i tyle. Kto wie, no nie, raczej zrobię z tego odcinek, z tego trailera Fify. Um, I, i co? Z no to, 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 co wam piszę, to wiecie, resztę macie na Facebooku, 15 września premiera. Mamy edycję już, w... w ogóle jest jakiś problem z preorderem, o, to wam mogę powiedzieć, że niby w środek ona mi powiedziała, że to naprawią. <laughs> Wypuszczają preordera i nawet preorder na, na PlayStation Store nie działa, no po prostu... No, co ja wam będę opowiadał. Szkoda strzępić, nie? Trzymajcie się, hej.